Suwałki również gremialnie poszły do wyborów. Frekwencja wyniosła niemal 64%. W naszym mieście Andrzej Duda przegrał wyborczy wyścig w 8 komisjach. W pozostałych 30 wygrał. Najmniej osób poparło go wśród głosujących w komisji numer 14, której lokal mieścił się w zespole szkół numer 1 przy Noniewicza. Największe poparcie uzyskał w Domu Pomocy Społecznej Kalina. Ostatecznie po zliczeniu wyników w całym mieście Andrzej Duda uzyskał ponad 17,5 tysiąca głosów, co przełożyło się na 53,24% poparcia. W jednej z komisji, tej pracującej w szkole podstawowej numer 6, wygrał zaledwie jednym głosem. Duda minimalnie, kilkunastoma głosami, przegrał wśród osadzonych w suwalskim areszcie.